Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjechaliśmy na zamek Montresor, który jest tutaj za mną. Aktualnie jeżdżą w posiadaniach polskiej rodziny. Nazywają się oni Braniccy. Mam nadzieję, że to, co zobaczycie w środku, się Wam spodoba. Hrabia, który kupił ten zamek w około 1849 roku, kolekcjonował obrazy, meble, wszystko, co by mogło tylko mu przypominać swój rodzinny kraj, naszą ukochaną Polskę. A zatem zapraszam do środka i do oglądania. Na samym wejściu do zamku w kasie biletowej okazuje się, że nie ma problemu, możecie sobie rozmawiać z panią po polsku. Wchodząc do zamku, takiego małego dworku z lewej strony, zauważymy, że jest bardzo dużo broni, przede wszystkim poroża i różnych innych trofeów. Sam hrabia był jednym z osób, który jeździł na polowania, później kontynuowali tradycję jego synowie, jeździli po Afryce. Są tu różne poroża i afrykańskich zwierząt, czy odsłoni nawet tutaj macie kości. Strzelby angielskie i francuskie, które są naprawdę bardzo, bardzo ładne i w bardzo dobrym stanie zachowane. W drugim pomieszczeniu, jak wejdziecie, możecie zobaczyć chyba największego jelenia, jakiego w ogóle w życiu widziałem. Na zamku możemy znaleźć obraz świętego Piotra. Jest to najstarszy chyba obraz, który możemy znaleźć na tym zamku. Jest to obraz przedstawiający świętego Piotra, trzymający klucz do świętej bramy nieba. Sala bilardowa, na której jest stół bilardowy z 1878 roku. Ciekawe, czy by pozwolili na nim zagrać w ogóle. Zachowany w świetnym stanie, chociaż wydaje mi się, że już jest po jakimś remoncie minimalnym. Aktualnie znajduję się w skarbcu, który jest na zamku Montresor. Dla zainteresowanych, jeżeli ktoś by sobie wpisał w translatorze po prostu, tłumacząc z francuskiego na polski, to kto pierwszy napisze w komentarzu, co to znaczy, przypnę mu serduszko. Także z tym powodzenia. A w skarbcu możemy zobaczyć między innymi najlepsze takie smaczki, które zostały przygotowane na sam koniec. I'm driving down an empty freeway. No waiting. Jest to zamek o naprawdę polskich korzeniach. Bardzo dużo aspektów polskich, nawiązań do Polski. Właściciele od 1849 roku są Polakami. Po dziś dzień w kasie biletowej mówią po polsku, co też już Wam wspominałem.
a między innymi właściciele mimo wszystko dalej kontynuują mowę polską, więc nie ma problemu, żeby się porozumiewać. Zamek jest w sumie taki, wiecie, taki malutki. Przejść go można w 20 minut. Bardzo dużo aspektów polskich, co już mówiłem, a między innymi są to przede wszystkim obrazy, czy rzeźby, czy różne miejsca, które są nawiązywane do ich wyjazdów. Bardzo dużo jest tu przede wszystkim obrazów i trofeów zwierzęcych, które możecie sobie obejrzeć. Są tutaj chyba największe na świecie jelenie, które są, one są z tych Watipi. One są chyba na terenie Kanady aktualnie, czy już może były, to też możecie sprawdzić i ewentualnie mi to podpowiedzieć, bo w sumie ciekawy temat, a jeszcze nie sprawdzałem sobie tego. Cóż by można by było wam tu powiedzieć? Później możecie pójść sobie na ogród. Z ogrodu jest bardzo piękny widok na praktycznie całą miejscowość. Miejscowość jest nieduża. Bardzo łatwo tutaj trafić. Z Blois wystarczy uciec w kierunku południowym. Tam przez zamek można zwiedzić po drodze Cheverny, czy kolejny jest po drodze. Jeszcze jeden taki bardzo fajny, który przypuszczam, że w drodze powrotnej dzisiaj jeszcze zahaczę, na takim wzgórzu, bardzo ładny, żeby tylko zdjęcie zrobić. Tutaj troszeczkę polatałem dronem, zobaczycie też jakieś zdjęcia, kilka ujęć, nagrań z drona. Mam nadzieję, że się wam spodoba. A jeżeli przyjedziecie, kupując sam bilet, zostaniecie uprawnieni na wstęp około 3 albo 4, muszę dopytać później, ale to wam jeszcze później w opisie filmu dam, albo albo się sami tego możecie też dowiedzieć. Można przy biletu nie wyrzucamy, zostawiamy sobie go ze względu na to, że kilka innych zamków dzięki temu biletowi będziecie mieli po prostu troszeczkę taniej, więc wydaje mi się, że jest to bardzo uczciwe. Ważność tego biletu jest rok czasu od jego zakupu, także nie musicie się przejmować, że nie zdążycie, możecie przyjechać za miesiąc, za dwa i też zobaczyć te inne zamki, które są tutaj w okolicy. Tak jak mówiłem, zamki są oddalone w niedużej odległości od siebie, więc nie jest dużym problemem, żeby zobaczyć kilka ich dziennie. Sam ten zamek, na którym teraz jestem, jest oddalony o 60 km od Blois, ale 30 km po drodze jest piękny zamek właśnie, na którym się chcę zatrzymać, więc jego nie będę filmował, ale dla siebie po prostu, dla własnej takiej ciekawości tam podjadę i się tam zatrzymam i sobie wszystko porobię, zdjęcia, filmy, co tylko będę chciał. Także ja was zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Mam nadzieję, że też będzie wam się podobał. Jeżeli wam się ten podobał, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że będziemy dalej kontynuować zwiedzanie razem ze mną. Także do zobaczenia następnego. Siema, cześć!